Macie do was w kolejnym odcinku na kanale, to jest kolejny odcinek z Danganronpa 2. Lecimy dalej z naszym takim mini maratonem, tak to mogę nazwać, nie wiem. Więc no, ostatnio, jeśli nie oglądaliście, to polecam. W skrócie, Baku jest został liderem, bo Lokumanom zdradził sekret, że no, generalnie wymazano nam pamięć. Ale powiedział, że rozrobiła to Monomi. I twierdzi, że Monomi jest tą złą. Tą naprawdę evil. I ja teraz nie wiem. ja serio od razu, że nie wiem. Jakby ja z góry zakładam, że Monomi jest tą dobrą, tak jak takie podejście, jakie miała do nas. Ale zacząłem montować filmy i generalnie, no, zmontowałem pierwszy film, pierwszy odcinek i było tam intro i na tym intrze Monomi była dość sus, tak mogę powiedzieć. Wyglądała dość nieufnie i evil. Więc może Monokuma ma rację? Nie wiem. O, cześć Dud. Okej. Czy oni zniknęli właśnie? XD, obracam się, oni zniknęli. No nie wiem, może z tobą pogadam. Cześć. Good morning. Czemu? Powiedziałem tylko cześć. Dlaczego jest taka szokowana? Pierwszy raz jak witam kogoś i on się przywitał z powrotem. Jestem taka szczęśliwa. Możesz to powtórzyć? Cześć. Cześć! Okej. Ty jesteś... niby sympatyczna taka, nikomu nie szkodzisz, ale jesteś trochę dziwna. Więc no. Cześć. Ty też jesteś całkiem spoko. Ostateczny fotografer, no. Okej, więc pośpieszmy się do restauracji. Okej, więc tutaj raczej nikogo nie ma. Zobaczę tutaj. Najpierw wejdę do lobby, bo wiadomo, w lobby tam zazwyczaj na. Tak, oczywiście Nanami tu jest. Wiedziałem. Tylko najpierw e-booki? Tak. E-booki. Z nią sobie pogadamy. Cześć! Co? No przywitałeś się, no. Cześć, nom. Good. Nom. Okej, czyli takie na śniadanie, że nie tylko nom, że pyszne śniadanie, tylko że też no takie przywitanie się. Ciekawe, ona jest kreatywną dziewczyną. Bardzo kreatywną. Cześć. Odpowiedz mi, nie ulewaj mnie. A, dobra. Co to była za przerwa? Robiłam combo strike.
No kombosy robiła, nie rozumiesz? Napierdzielała bossa i kombosy były. Kurde, dlaczego moja postać jest taka... Nie wiem. Jest łukiem po prostu, jest ciemny ten typ. Nic nie rozumie. Ja tu bym się z Nanami dogadał, a to on to co? Dlaczego on... dlaczego ja muszę grać nim? Nawet Makoto byłby lepszy. Makoto byłby zdecydowanie lepszy. Tego każdy ma taki... Taka cisza. Nikt nic nie odpowiada, nic. Okej, okay, teraz wszyscy przyszli i powiedzą coś. Okej, okay. Czy wszyscy już są? Wygląda to, że Fuyuhiko... Kim był Fuyuhiko? Może został zabity? Co? Martwe ciała już? Nie, był na zewnątrz wcześniej. Kim był Fuyuhiko? To jest imię czy nazwisko? Bo jak nazwisko, to jeszcze gorzej. Hej. That's fine. Nie wiem, idziemy go poszukać? Czy czekamy? Co? Imprezka będzie dzisiaj? Tak. Okej, okay, wielka impreza odbędzie się. Co? Co? Czyli samą noc. Czyli od zachodu zachodu do wschodu słońca. To by to naprawdę to zajebista impreza. Wystarczy się najebać i rano każdy z kaców się budzi. Chyba, że się nie obudzi. Ach. Nie wiem. Patrząc na tą grę, to ktoś by mógł wykorzystać taką słabość. No tak, to jest zajebisty pomysł, taka imprezka, żeby zwiększyć naszą przyjaźń. To nie ma znaczenia, dlaczego to robię. Nie, to nie jest Nie, ale to nie jest Beakuya. Beakuya nie zrobiłby imprezy, żeby się zaprzyjaźnić? Nie, brakuje, ja przecież nie. Ja jestem przekonany, że to jest jakiś traitor czy coś. Czy to jest jakiś oszusta, nie? Albo on. On wygląda na takiego... On jest tym ostatecznym coachem. I nie wiem, wydaje mi się, że on powinien się bardziej sprzeciwić Beakuyowi, bo jakby on jest coachem, on powinien tutaj być tym szefem i tak dalej. A po prostu... Stoi sobie obok i nic nie robi, więc nie wiem, jest to sus, naprawdę. Okej, okay, party hard, let's go. Będzie zabawa.
co? Nie wiem, gdzie może być imprezka. Nie no, ja bym tutaj urządził imprezkę, no. W sensie, halo, mamy stoły? Mamy... Nie wiem, można ugotować coś i... Zjeść? Stoły, krzesła, patrzcie, można się zajebiście bawić. Ojej, co może z tym starym budynkiem obok hotelu? Czyli chodzi o to tam, gdzie nie mogliśmy wejść, tak? Tam, gdzie... Monomi nas jakby powstrzymała przed wejściem. O, właśnie. Monomi zabraniała nam tam wchodzić. Ale... O, wilku mowa. Ale teraz przyjdzie Monokuma i powie: róbcie co chcecie, kopa w dupę jej i... No. Aha, mam dobre uszy. Jestem królikiem. Czyli używasz swoich uszu, dziwne. He? Dlaczego niby wszędzie są kamery? Czy to są jakieś, nie wiem, oczy Monokumy? Dlaczego? Kurwa, grzyby jego rosły. Dobra, jeśli chodzi o ten stary budynek, powiedz nam coś o nim. Okej, pozwolę wam wejść do tego budynku. Żebyśmy mogli wszyscy razem imprezować. Razem? Czyli ona chce z nami imprezować, tak? Że ona ją wyzywa, że jest brzydka. To wie nam, ona mi normalnie każdy ją nienawidzi. Każdy ją nienawidzi. Tu Monokuma ją kurwa klepie, tutaj my ją wyzywamy. Ona postara się być miła. Dobra, czyli wszyscy zgadzamy się na ten stary budynek. Nigdy nie sprzątałam do tej pory. To może być bardzo ciekawe doświadczenie. Nie dziwię się, skoro jesteś księżniczką, że nigdy nie sprzątałaś. W ogóle jak to musiałoby wyglądać, że ona pierwszy raz w życiu sprząta. O mój Boże! O mój Boże, ja zamiatam! O mój Boże, jak to... Co to jest? Jakieś patyczki. Judgment.
Okej, okay, czyli każdy bierze po patyczku, tak? Co, czyli on ma czerwony ten? Okej, okay, czyli jak na ostatecznego szczęściarza nie wyglądasz na... Nie wygląda to na to, żebyś miał dużo szczęścia. Wygląda to, że nic nie zrobię. Cóż. Więc ja posprzątam. Tak naprawdę to bardzo nieźle sprzątam. No to fajnie. Stay at home, dad. No. Tak, okay. Wezmę to jako komplement. Najlepiej wziąć to jako komplement. Okej, okay, ja się zajmę gotowaniem. Kto inny by gotował? Okej, okay, czyli ja teru zasobuję wam najsmaczniejsze dania na świecie. Fajnie, będzie imprezka. Okej, okay, czyli... Po przedstawieniu Monokumy będzie jeszcze jedno? Okej, okay, później się spotykamy po prostu. Aha, czyli o to... Okej, okay, okej, okay, o to chodzi. Nie przedstawieniu, tylko... ogłoszeniu. To słowo szukałem. Monokuma w ogóle się tutaj gdzieś chowa, czy coś? Łazienki nie sprawdzałem. Chyba. Nie jestem pewny. Dobra. Wychodzę. Idziemy trochę pospędzać czas z ludźmi, bo mamy cały dzień praktycznie. Więc... Dobra. Ja po prostu... A może sprawdzę tu najpierw. Report card. O, z nimi mam aż dwa kryształki. Ej, no to jestem ciekawy, co będzie, jak dopełnimy sobie kryształki tak do pełna. Więc nie wiem, I guess, że zrobimy teraz dwa razy na nami. Co by na to? Okej. Okay. Niektórzy, myślę, że niektórym może się to nie spodobać jednak. No dobra, no idziemy do lobby. No zawsze jest w lobby. Zawsze jest w lobby. Sobie gra. Zawsze to samo miejsce. Nice. Nie trafiłam. Zaproś ją, no. Zobacz, jak uroczo się ten, jak uroczo się wkurzyła. Okej, okay. Czyli trochę odpocznie od tej gry. Tak też czasami trzeba. Za dużo FNAF-a to wiadomo, wkurwi się, musisz iść, bo jak się wkurwisz, to już... To nie będzie, to się nie kończy dobrze, jak się wkurwisz. Okej, okay, znaleźliśmy się. Nie mam żadnego prezentu. Przepraszam cię. Dalej nie wiem, gdzie jest Mono Machine. A czemu ona nie ma żadnego... takiego...
Dobra, wciąż mam trochę czasu. Tak, rozumiem. Ma kolejny kryształ? Nie, nie ma kolejnego kryształu. Nie ma kryształu. Dlaczego nie ma kryształu? Ej, teraz jest... Teraz już u siebie w domku. Odwiedzimy ją w domku, co? Zapukaj, zadzwońmy. Kto tam? Wpuść nas do... Jakie cudne! Faktycznie wpuściła nas do środka. Ona ma pokój jak prawdziwy... jak prawdziwy... gamingowiec. Ej, i ona ma nawet ten! Co to było? Co, nowa gra? Ej, to jest ten... Ultra Despair Girls, co nie? Przecież to jest ta siostra Makoto. Ej, ale ten pokój to wygląda kinda jak mój pokój. Tak troszeczkę. Impreza cała noc, co? Ej, tak zasnę. Więc to będzie niemożliwe dla mnie, by właśnie, by nie zasnąć. Nie przejmuj się. Powinienem odpocząć wcześniej. Co? Co? Czyli co ona mi właśnie zaproponowała? Ej. Okej. I szybko wróciliśmy. Wiesz? Że przespać się razem na plaży brzmi miło. Wow. Nie takiego hangoutu się spodziewałem, ale... I will take it. Ej, nie... Źle kliknąłem. Ja z miłą chęcią bym ci coś dał, ale nie mam. Przepraszam. Drugim razem postaram się przyjść z jakimś prezentem. Okej. Okay. I jest kolejne ogłoszenie. Nice. Jest fajnie. 10. Tak, 22. Okej, relaksujcie się, wyśpijcie się dobrze w pokoju i... No, dobranoc. Widzimy się jutro. Hehe, dobra, czas spierdalać. Tak. Czas wyjść. Ale wypoczęliśmy razem z nami, nie zaśniemy, po prostu robimy całą noc. Oh my, my. O, jesteś tutaj na imprezkę? Okej, będzie zajebiście. Takiej imprezy jeszcze nie było. W ogóle, czy ten Monokumy, mam wrażenie? Jakby te monokumy, które, bo tam właśnie, to są niby schody, nie? W sensie, ja to nazywam schody, ale to nie są schody, to są jakby, zauważyłem przy montażu, że tam się po prostu te monokumy odkłada. Dlatego, no nie wiem, jest tam bardzo dużo miejsca. I guess, że te monokumy mogą być wszędzie.
Nie wiem. Dziewczyny, chodźcie. Już nie będę do was podchodzić wszystkich i was tutaj was zagadywał. O, jest Bea. Okej, cześć. Co? Body check? Dlaczego? Jaki body check? Okej, okay, czyli ja jestem hostem, ja hostuję tą imprezę. Aha, okej, okay, i dba o środki ostrożności. Ej! Beakuja! Czy ty jesteś sobą? Czy ty się najebałeś? Ja no widzę, że nie tylko ci brzuch urosł, ale też mózg. I serce. Serce. Mózg tam... Nie no, on jest mądry. Dobra, był mądry, zawsze był mądry, ale... No, no, jednak to serce. No. Nie no, ale teraz Beck robi faktycznie za bodyguarda, nie? Jak to mówiłem chyba w poprzednim odcinku, czy jeden z poprzednich. Well, in that case... What's in that case? Nie wiem, otworzysz? Jakby dziwnie wygląda po bokach, nie? Takie różowo-czerwone, trochę to przypomina krew. Nie chcesz tego otworzyć może i zobaczyć, co tam jest? Nie wiem, może zwłoki? Nie, raczej nie. Raczej nie. Kto by się zmieścił do takiego, nie wiem. Ten mały knypek łysy. Knypek łysy. Tak, piękna nazwa. Czemu to? Okej, okay, to jest dekoracja tylko. Toaleta. Okej. Okay. Wait, tutaj... Tu jest Tu jest toaleta. A tu, okej, okay, tych drzwi nie widziałem. Więc tu coś jest. Nie, ja to najpierw sprawdzę. Ja tu robię własne śledztwo. Office. Tu jest! Wiedziałem, ty śmieciu. Chodź tu. W półce się schował. Ej, ale to jest fajne! Ale to jest mega! Jakby my wchodzimy do pokoju i Monokuma jest schowany i dostajemy za to monety, jak go znajdziemy. Jakie to jest? To jest kozackie! Wow, jestem naprawdę pozytywny pod wrażeniem. W sensie coś tak przeczuwałem, bo tam jest bardzo dużo miejsca na tych... Na te monokumy, nie? To tak podejrzewałem, że... Nie wiem, może będzie więcej niż jedna monokuma i tam... No bo dostałem za to monety, a... Za zwykłe sprawdzanie nie dostaję. Tam sprawdziłem łóżko, sprawdziłem niektóre rzeczy. Nie dostaję monet, nie jest to jak w pierwszej części. Więc... Ja się naprawdę dziwiłem. Ale szukanie monokumy jest... Nie, po prostu podoba mi się. O, jest wspólna toaleta. Zamknięta? Czy po prostu nie chce ci się siusiu? Dlaczego to jest...
Dlaczego okna są zabite? Tutaj. Czemu? Nie róbcie tak znów. Zamknięte. Aha, czyli... Ale tu są trzy drzwi. Do jadalni. I... Dwa z nich... Ej. Nic się nie... Spokojnie. Okej, czyli tu jest kuchnia. Spotkamy Teruteru, tak? Oczywiście, Teruteru, cześć! Czy ja tu mogę znaleźć gdzieś... Gdzieś tu mogę znaleźć Monokumę? Nie wiem, nie widzę go nigdzie. Może wy widzicie i jest ślepy, ale... Nie, ja nie widzę. Jak na razie nic nie widzę. Więc... Na razie może ustalmy, że go tu nie ma. Okej. Okay. Noże! Czas policzyć, ile jest. Cztery noży. Trzeba sobie zapamiętać, cztery. Czyli jak jeden, jak będzie właśnie, będzie ofiara z nożem i będzie tutaj brakował nóż, to Teruteru, pierwszy sas, pierwszy, pamiętaj. Okej, no ja tak... No nie bardzo coś tu widzę. Tak... Mało ciekawo. Tak, no, nie wiem, nie wiem. Sprawdź mi inne pokoje. O, Sonia! Cześć! Co ty tu robisz? Jest przy magazynie. Sonia, ty nie wyglądasz zbytnio na taką zbyt silną, wiesz? Nie, nie chciałem. Dlaczego ty klikasz w nią? Dlaczego w nią klikasz drugi raz? Po co ci to? Ty simpie głupi. Nie klikaj w nią. Daj jej spokój. Kobieta chce też mieć czas dla siebie. Powiedział, kurde. Typ, o który nęka na nami od kilku odcinków. Well. Okej, żelazo. Zajebiście. Znalazłem żelazo, ale ktoś chce. Aż trzy. Patrzcie, aż trzy. Można kilo zrobić. Dobra, ja wiem, że Iron to też żelazko, spokojnie. Okej, tutaj też są kamery i takie ten, jakby ktoś się spodziewał, że tutaj przyjdziemy. Albo po prostu ktoś tu kiedyś był w tym samym miejscu, w tym samym hotelu i ktoś tu umarł w tym miejscu może. Dlatego to miejsce jest takie opuszczone, dlatego nie chcieli nas tu wpuszczać. Okej, okay. Więc... Wejdźmy po prostu do jadalni. Nie no, ale to efekt wchodzenia mi się nie podoba tak bardzo jak w pierwszej części. W sensie, w pierwszej części było takie... Drzwi się otwierają i jest takie przybliżenie. Tam, gdzie chcemy wejść. A tu jest po prostu takie... Typ sobie stoi, nagle jest blackout i...
i wchodzimy do pokoju. Nie wiem, to mi się tak mniej podoba w tej części. Ale tam wszystko ma swoje plusy i minusy, no. Okej, czy oni to wszystko udekorowali? Ej, no kozacko ten... Kozacko to zrobione i widzę, że... Dużo jedzenia. Zajebiście. Nami? Hej. Martwię się, że Monokuma się pojawi. Jeśli się dowie, że mamy imprezę, to niemożliwe, że nas zostawi tak po prostu. I guess, że już go wiem. Dlaczego chapter pierwszy Night Time level 7? Czemu? Ej, czemu na górze pisze level 7? A może po prostu my mamy friendship level 7? To jest dość dobrze. Dobra, zanim... Okej. Ona już... Ja rozumiem, tyle dobrego jedzenia. Ale opanuj się. Dobra, ty Nagito, tak? Ty się nazywałeś? Nagito. Kiedy oni przyjdą? Ej, zakrył panele. Tymi jakby dywanem czy coś, czy więcej dywanów, I guess. Dobra, sprawdźmy stoły może. Aha, dużo się dowiedziałem. Okej. Dużo żarcia, dużo picia, wszystkiego, tu się impreza szykuje, już widzę, no. Okej. Czyli no tutaj okna też są zapite, no. Stay back. Let me tell you this. No, okna są właśnie zabite, ale nie wiadomo czemu, bo wszystko normalnie tutaj na wyspie powinno być otwarte. Powinno. Bo jakby i tak nie uciekniemy z wyspy dalej. Nawet jak uciekniemy z budynku, to wciąż jesteśmy na wyspie. Monokuma nas może znaleźć. A to, że ma wszędzie kamery, to... Przeczuwam, że dość szybko nas znajdzie. Okej, dzięki za to, że czekaliście.
To się naczekałem. Och, bo jak ja. Serio, drugim razem trochę się pośpiesz. Albo wy się pośpieszcie, bo jakby brakuje, nie może za to, nie? On po prostu, no, tam czeka na nich przy wejściu. Ej, ale ty z mieczem, ja ci mówiłem, że mamy wejść, czy... Nie rozumiem. W ogóle ten level 7 pisze wszędzie. Czego zależy level 7? Nie wiem. Oj, jak ja. Niebezpieczne. Hej, co ty robisz? Rozumiem chyba. Mówię wam, spójrzcie ostrożnie na to jedzenie. No, wygląda jak przepyszne jedzenie. Przepyszne, pieczone, ugotowane mięso i w ogóle, no. Grillowane, coś takiego. No właśnie o to chodzi, że jakby ten żelazny patyk teru, co to miało być? Teru, wytłumacz się. Kto z... do... Pechuja, ty się pytasz? No, ostateczny kucharz gotuje na mnie, więc... to ja... jesteś krytykiem jedzenia? Co ty pierdzielisz? W jedzeniu jest niebezpieczny przedmiot. Niebezpieczny? Skąd ja pochodzę, po prostu już tak się robi jedzenie, no nabija się jedzenie na żelazny tutaj taki patyk, nie? A i guess, że on nie miał złego zamiaru. Nie myślę, że Teru miał jakiś zły zamiar czy coś. Po prostu zrobił to tak, jak jest nauczony, jak on to robi zazwyczaj. Raczej specjalnie nie dałby tam takiej oczywistej, wielkiej, metalowej, jakby chciał ukryć broń, to nie dałby takiej wielkiej metalowej włóczni, nie? Tylko, nie wiem, ukryłby jakieś ostrze w środku czy coś, że jak ugryziesz w to, zaczniesz rzuć, to ci wtedy, nie wiem, coś zrobi. Ale to jest takie bardzo oczywiste. Dobra, o, Beakuja. Jesteś tu przed kuchnią, chcesz... Okej, idziemy do kuchni. Nice, pogadamy sobie z Teru. A nie pogadamy sobie. No, nie ma wstępu teraz. Robimy śledztwo. Śledztwo, to jest... Beakuja, to jest nowa Magda Gessler. Że wchodzi takie, no, co my mamy w tej kuchni, no? No, spójrzmy na przykład, sprawdźmy to mięso.
To mięso! Jakie jest jakości! Jakie jakości! Co za... Właśnie, co za kość wielka! Z czego to jest kość? Ze słonia? Noże! Ej, ale noż nie ruszył, widzisz? Nie ruszył, jest 4 nadal. Noże są zbyt niebezpieczne. Ale jak on ma gotować bez tego? Chuja. O, zabrał. Ej. Kozak. Jakie robimy śledztwo. Jakie to śledztwo, normalnie. Jeszcze tylko, nie wiem, półki poprzestawiać, jak to Magda Gessler lubi robić, albo nie wiem. Tapetę ze ścian zerwać. Ale to nie ma tapet, to są kafelki. Kafelki rozpierdali! No i Beakuja, pobiłbyś wtedy Magdę Gessler. Byłbyś nad nią, nie? Nie mogę opowiedzieć, dobra, bo jak ja nam trochę wytłumaczy. Nie mogę trochę powiedzieć innym o mojej przeszłości. Ale, wiesz, to jest taki sus, to jest takie sus, że nie możesz mówić o swojej przeszłości, nie możesz mówić o sobie, to znaczy, że taki sus, możesz być, wiesz, tak, możesz być tym dobrym, tak na pierwszy rzut oka, a później możesz się okazać tym, wiesz, tym oszustem, nie? Jakby to może być sztuczka oszusta. Okej, dobra, nie ma czasu, nie ma niby czasu, mamy tutaj imprezę, no, nie chcesz mi powiedzieć nic o sobie. No i tutaj znaleźć niebezpieczne przedmioty, teru. O, pojawił się. O, kuchnia to... jaki bałagan w kuchni? Co tu się stało? Magda Gessler wbiła. To jest reakcja każdej ofiary Magdy Gessler. Takie, co tu się stało w mojej kuchni? Co za bałagan? A tam Magda Gessler z takim morderczym wzrokiem. Znaleźliśmy niebezpieczny przedmiot w twojej kuchni. Co? No tak, znaleźliśmy noże. Noże, które są praktycznie w każdej kuchni.
Przestań, daj mi spokój. Okej, weź nam to wytłumacz. My dalej mówimy o nożach kuchennych. Dobra, I guess, że mówimy teraz o tych metalowych cusiach w jedzeniu. Jakby tradycja tradycją, no. Chciałem powiedzieć, możesz się postarać gotować mniej tradycyjnie. Okej, więc nasz lider tutaj wyjaśnił typa. Okej, więc wreszcie wrócili. Dobra, dajcie nam już zjeść. Okej, czyli ma w tej walizce ma niebezpieczne przedmioty. Okej. Czyli to będą tam po prostu zbierane te niebezpieczne przedmioty i I guess, że oddawane po imprezie i tak dalej. Ja bym w ogóle nie oddawał. Ja bym to wyrzucił do morza i radźcie sobie bez... Ej, ale ona tutaj z mieczem jest. Wait, what? Coś tu się nie zgadza. Ej, ona! Ona ma przy sobie miecz. Bo ona jest Swordwoman czy coś takiego, nie? I... halo, Beakuya? Cię, jakby... Chyba najebany jesteś, że ty tego nie widzisz. Ona powinna odstawić ten miecz. Nawet jeśli wyciągnięcie go trwałoby i dałoby się powstrzymać. Chociaż nie wiem, jak jest wyskillowana w miecz, to zrobi ciach ciach i już nie ma nas. Więc... No ja nie wiem, no ja bym... Niby Beakuya miał tutaj być security, a co robi? Wpuścił kobietę z mieczem. Wszędzie są simpy, ja pierdolę. Tak. Okej, czyli wyszła. Dobra. Dobra, najważniejsze jest to, że już skończyliśmy, co nie? Zaczniemy imprezkę. Imprezkę, znaczy się jedzenie. No. Ona zawsze z tym tekstem. Be the crap Ada. Gdzie kurwa sklepie? Dobra, mów. Kurde, Beakuya wszystkim powstrzymuje. Każdy chce coś zjeść, a on takie... Jeszcze muszę wam coś powiedzieć. Jeszcze trzeba o się pogadać.
show you my serious side. Okej, okay, Monokuma pewnie by zauważył taką imprezkę naszą, nie? I poskopałaby Monokumę, gdyby tu przyszedł. No. Wszystkich by sklepała. Ona by wszystkich klepała, no co tutaj mówić? Co? Tu są, co chcesz zrobić? Co dziewczyna jak ty potrafi? Sama się tylko wprowadzisz w niebezpieczeństwo. Nie, to nie tak, że osobiście coś zrobię? Nie? Okej, okay, powiedz mi, że masz bota. Aha, czyli okej, okay. Ej, czyli nie byłem aż tak, ten, daleko od prawdy. Mamy przecież Monomi. Ej, Nanami, jesteś kurwa genialna. Ej, mamy Monomi. Ona może odwrócić uwagę Monokumy zawsze. Oni przecież, oni i tak się ciągle klepią, więc... Jakby chyba sobie nie odpuszczą tym razem. Śmieszne by było, gdyby tak nagle... Dobra, no mi czekaj, najpierw ich sklepia, a później ciebie. It's gonna be fine. Będzie dobrze. Jeśli... Będzie dziać się coś niebezpiecznego, po prostu będę spierdalał tak szybko jak mogę. To jest pradawna technika przetrwania. Ach, jak ja jestem dumny. Okej, okay, już pójdę. Nanami! Nie zostawiaj mnie tu.